Jak wynika ze statystyk policyjnych, w ubiegłym roku policja przeprowadziła 18 milionów kontroli trzeźwości. To było o 250 tysięcy więcej niż w roku poprzednim, przy czym liczba ujawnionych pijanych kierowców była mniejsza. Polacy generalnie, jeżeli idzie o jazdę pod wpływem, są coraz bardziej ostrożni, coraz mniej podejmują to ryzyko, zarówno dla siebie, jak i też dla innych użytkowników dróg, więc zmieniają się postawy w tym zakresie. Myślę, że przyczyny są dwie. Po pierwsze, to jest wzmożona praca policji oczywiście i większa nieuchronność kary, ale drugą są też różnego rodzaju działania edukacyjne, podejmowane nie tylko przez organa państwowe, nie tylko przez samą policję, ale również przez sektor komercyjny. Obserwujemy z własnych doświadczeń, a od 3 lat na największych imprezach plenerowych jesteśmy obecni ze strefą sprawdź promile, gdzie można się przeładać alkomatem, że liczba osób, które chcą skorzystać z takiej możliwości, rośnie. W 2015 roku to było 25 tysięcy osób, w tym roku 75 tysięcy osób. Osoby, które przyjeżdżają po to, żeby dobrze się bawić na imprezie, na której jest piwo, chcą z niej wracać bezpiecznie, czyli trzeźwo. Problemem przez cały czas są tak zwani wczorajsi kierowcy, czyli osoby, które dzień wcześniej spożywały i akurat dzisiaj wydaje mi się, że są trzeźwe, że jest wszystko ok, że mogą siąść za kółko, no i wsiadają. Niestety takich kierowców przez cały czas policja ujawnia jeszcze w Polsce niemało, a można bardzo łatwo temu zarazić. Po pierwsze, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, powinniśmy zgłosić się do najbliższego komisariatu policji, który jest zobowiązany do tego, żeby przeprowadzić kontrolę alkomatem. Oczywiście nie przyjeżdżamy na komisariat swoim samochodem. Poza tym, jeżeli nie dysponujemy akurat taką możliwością, możemy skorzystać z aplikacji Sprawdź Promile. To jest aplikacja, którą instaluje się w swoim telefonie. Ona na podstawie wzoru, a także takich parametrów jak płeć, waga, wiek, pozwala określić, czy już w tym momencie, w którym się badamy, tak to nazwijmy umownie, stężenie alkoholu we krwi jest zero, czy też jeszcze coś występuje. W przypadku najmniejszych wątpliwości absolutnie nigdy nie powinniśmy wsiadać za kółko. Ponadto ona jeszcze daje taką fajną możliwość, że w sytuacji, gdy stwierdzimy, że coś jest nie tak, mamy wątpliwości. Można zamówić przy pomocy tego narzędzia taksówkę w jednej z wielu korporacji taksówkowych działających na terenie całej Polski.